drogie panie, jak to się stało, że postanowiłyście szyć maseczki? W zasadzie zaczęło się od tego, że na Facebooku ukazał się taki post grupy, która zorganizowała się w Krakowie pod nazwą Maseczki dla krakowskich medyków. Tak. Koleżanka odnalazła ten post, puściła na naszego Facebooka, zapytała, czy ktoś chce dołączyć, więc oczywiście dopisałam się jako współwłaściciel, że ja bardzo chętnie też biorę udział. No i stwierdziłyśmy, że bierzemy udział jako firma. Zaangażowałyśmy naszego pracownika też do tego. No i w zasadzie cały tydzień tak to trwało. Zamiast sukien ślubnych szyłyśmy tutaj cały tydzień, kroiłyśmy, szyłyśmy, ale codziennie dołączał się ktoś inny, oferowali nam ludzie materiał, pomoc w krojeniu. Firma Asgarnitex ze Stróży i po kilku dniach tak jakby stworzyła się taka znowu, jakieś dziewczyny znowu się zgłosiły, które po prostu się tym zainteresowały i stworzyły taką grupę, która działa na w Mszanie Dolnej i w okolicach. I też pod nazwą Mszana Dolna i okolice szyjemy maseczki dla medyków. Panie, zaangażowałyście kogo do tej inicjatywy? Zaczęło się od tego, że zaangażowaliśmy cały Lubień. Później Mszanę Dolną właśnie dołączyła Dorotka, która stworzyła grupę mszańską. Napisała do nas, że chętnie by z nami współpracowała. Później dołączyła Kornelia, która jest w tym momencie redaktorką i logistycznie zajmują się dziewczyny tym wszystkim po prostu jako mszańska grupa. No i działamy, także w tym momencie szyję po prostu cały Lubień, cała Mszana, okolice, nawet same nie wiemy, kto szyje po prostu. Dziękujemy wszystkim. Ludzie po prostu przesyłają nam towar, bo ta akcja jest charytatywna. Proszę na to zwrócić uwagę, akcja jest charytatywna. Ludzie nie chcieliśmy pieniędzy, więc przesyłali nam towar, wysyłaliśmy faktury, żeby po prostu płacili za ten towar, no bo tak jak pan widział przed chwileczką, zwyczajnie w świecie brakuje nam tasiemeczki, gumeczki, kawałka, no po prostu robimy co możemy, wyciągamy co możemy, no i dziękujemy wszystkim darczyńcom. Właśnie przed chwileczką to okazało się, że zadzwoniłyśmy do hurtowni w Centrogala w Krakowie, wykupiłyśmy całą tasiemkę i już w sekundzie z USA mamy przelew zapłacony. To jest niesamowite. Dziękuję Beacie Worbie, dziękuję po prostu panu Skarłubowiczowi, który przesłał materiał medyczny. Dziękujemy Piekarni Wschód, dziękujemy Asgarniteksowi, no po prostu wszystkim. Ja już nie wiem, kogo mam wymieniać po prostu. Ja bym się chciała jeszcze, tak, przepraszam, dołączyć. Oczywiście dziękuję w tym wszystkim, którzy naprawdę grube pieniądze i duże ilości ślą, ale dziękujemy też wszystkim ludziom, którzy przynoszą nam 3 metry gumki, metr materiału. Przychodzą tutaj starsze panie, które wyciągają gdzieś ze swoich zasobów naprawdę niewielkie ilości, ale pomagają nam bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim. Muszę powiedzieć, jaki jest odzew medyków, bo to przecież oni z jednej strony ratują nam życie, ale gdyby nie inicjatywa chociażby pań, to tak naprawdę oni by się chyba nie czuli tak bezpiecznie jak do tej pory. Właśnie to jest ciekawe. Na początku była taka sceptyczne podejście, bo wiadomą sprawą jest, że medycy muszą mieć atesty, prawda, maseczki z atestami. Natomiast w tym momencie wszyscy do nas dzwonią. Dzwonią ze szpitali, dzwonią z ośrodków zdrowia. My już wysyłałyśmy jako grupa mszańska, oczywiście mówię. Ja przepraszam, że nie wymieniłam wszystkich, ale po prostu nie jestem w stanie. Dziewczyny, kocham was po prostu. Cała ta grupa mszańska robią co mogą, zamawiają, po prostu lekarze zgłaszają się, proszą, my mamy apele od lekarzy, żebyśmy sprzedawali pacjentom. Nie zgadzamy się, my tego nie sprzedajemy, my to rozdajemy, ale najpierw służby medyczne, po prostu służby medyczne, bardzo jest to potrzebne. Przed chwileczką dzwoniła pani Babińskiego i błagała, że da nam, ma prześcieradła medyczne nowe oczywiście, ona nam da te prześcieradła, żebyśmy tylko jej przekazały po prostu te 200 sztuk. Po prostu to jest nie do wiary po prostu. Drogie panie, liczyłyście, ile tych wszystkich maseczek już do tej pory zostało uszytych? Powiem szczerze, że dziewczyny z naszej grupy tak naprawdę dopiero teraz zaczynają robić takie podsumowania. My, tak jak pan widział, zamieszanie, my mamy po 5 takich różnych SMS-ów co chwilę, ci chcą to. Nie wiem, nie umiem nawet powiedzieć, ale to już na tysiące będzie szło. Na tysiące, będzie w tym momencie szło. Chciałem panie zapytać, co się czuje w tym momencie, kiedy jest się w centrum uwagi i pomaga się przede wszystkim. To jest taka chęć robienia czegoś, co się człowiek nigdy nie spodziewał, że będzie coś takiego robił? Co się czuje?
No satysfakcję, super, prawda? Super. Człowiek się nie spodziewa może, tak. Ale ja na przykład zawsze jestem gotowa na takie tak, rzeczy. Oczywiście. Ja mogę pomagać zawsze, tylko w ramach swoich możliwości, prawda? Więc ile dałyśmy od siebie tkanin, wszystkich dodatków, tyle dałyśmy, ale nie spodziewałyśmy się, że to nabierze takiego rozpędu. No nie jesteśmy w stanie finansować tego same, więc dlatego bardzo prosimy. O, właśnie ten apel. Ważne jest to, żeby ktoś wsparł, tak jak Pani mówiły, tym materiałem, tym asortymentem. Tak, bardzo prosimy. Byłyśmy przekonane, że nam już wystarczy, ale niestety nie wystarczy. Bardzo prosimy, jak ktoś może po prostu gumki pół centymetra, znaczy pół centymetrowe, ile można po prostu, zamawiajcie dla nas. Kontaktujcie się z naszym sztabem, koordynatorem, prawda, z Kornelią, ona tam wszystko, czy z Dorotką, czy z Moniką, po prostu one tam wszystko na stronie wam odpowiedzą. Pomagajcie nam i zgłaszajcie się do szycia, błagam.